Tytuł kursu: Zasady obliczania wynagrodzeń. Moduł: Rozróżnianie elementów składowych listy płac. Temat: Zasady księgowania listy płac. Podczas dzisiejszego szkolenia opowiem Państwu o liście płac, która jest dokumentem określającym wysokość wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników. Wynagrodzenie dla pracodawcy jest zarówno kosztem i jednocześnie zobowiązaniem wobec pracownika z tytułu wykonywanej pracy. Dlatego wynagrodzenia księgowane są jednocześnie na dwóch kontach księgowych. Wynagrodzenia, które jest kontem kosztów rodzajowych, i rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, które jest kontem bilansowym. Wynagrodzenie nie musi być zawsze kosztem, dlatego konto rozrachunku z tytułu wynagrodzeń może korespondować również z innymi kontami, takimi na przykład jak środki trwałe. Zerknijcie teraz Państwo na przykład zasad ewidencji wynagrodzeń. Ewidencja wynagrodzeń polega na zaksięgowaniu tych operacji z listy płac na kontach. Na przykład wynagrodzenie brutto, winien, wynagrodzenia i równolegle ma rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Podstawą ewidencji wynagrodzeń jest właśnie lista płac. Jednak nie wszystkie pozycje obliczane w poszczególnych kolumnach listy płac będą podlegały księgowaniu. Do pozycji podlegających księgowaniu zaliczamy ogółem przychód, ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia zdrowotne, należna zaliczka na podatek dochodowy, składka dodatkowa ubezpieczenia na życie i inne odpisy nieobowiązkowe. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.